Tak. Bardzo proszę, przechodzimy, Szanowni Państwo, druk numer 1150. Przyjęcie i ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych, zanikający druk 1150. Pan Jarosz Pajer. Bardzo proszę, Panie Radny. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, w druku 1150, który dotyczy branż chronionych i zanikających, zaistniała konieczność ogłoszenia i przyjęcia jednolitego tekstu uchwały, który jest zmieniony w stosunku do uchwały z 23 września 2009, która była uchwałą pierwotną i która zawierała 35 branż uznanych przez Radę Miasta Krakowa za zanikające. Obecnie w ciągu tych 3 lat przybyło na tej liście i mamy 48 branż zanikających i wspieranych przez Radę Miasta Krakowa. W wyniku tych interwencji zasadne stało się przyjęcie jednolitego tekstu, co my dzisiaj Państwu proponujemy. Wyżej wymieniona uchwała ma pozytywną opinię Pana Prezydenta Miasta Krakowa, jak również pozytywną opinię prawną i został złożony wniosek o odstąpienie od drugiego czytania w związku z wejściem w życie nowego statutu Rady Miasta Krakowa. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest wniosek z odpowiednią ilością podpisów. Ogłaszam termin wprowadzenia oto poprawek na godzinę 12 i poprawek na godzinę. Proszę. Tak. Szanowni Państwo, stwierdzam odbycie pierwszego czytania projektu. Jest odstąpienie z pewną ilością podpisów, tak jak trzeba, czyli jest nawet więcej. Szanowni Państwo, stwierdzam wprowadzenie oto poprawek na godzinę 12 i poprawek na godzinę 12.10 w dniu dzisiejszym.